opowieść Być jak Kazimierz Dejna jest historią młodego mężczyzny, który szuka swojego miejsca w życiu. Opowiadamy od momentu narodzin w 1977 roku, wtedy kiedy Dejna strzela sławetnego rogala w meczu z Portugalią, a kończymy też podczas meczu Polska-Portugalia w 2006 roku. Ta piłka funkcjonuje w życiu, jest w życiu naszego bohatera obecna, ale w sposób bardzo przewrotny i intrygujący. To nie jest film o piłkarzu, to jest film o Kaziu, którego ojciec chciał, żeby jego syn był tak wielkim piłkarzem jak Kazimierz Dejna. To jest historia o szukaniu, o szukaniu tego, co dla nas, tak? Co w tym przypadku dla Kazia najważniejsze, to miejsce, które dałoby mu spełnienie. Niekoniecznie jest to miejsce, które wymyślił dla niego jego ojciec. To jest taka bardzo ciepła, familijna historia, zwykle nie wybierana jako temat debiutu. Co cię przyciągnęło do tego tematu? Może powiem o jakby rzeczywiście o początkach jakby tej produkcji. Radek Paczocha napisał nowelę Być jak Kazimierz Dejna i wspólnie z Przemkiem, z Bluszczem szukaliśmy i reżysera, tak, i miejsca dla tego projektu, żeby mógł zafunkcjonować. Tak się stało, że Radek zaproponował, żebym ja wyreżyserowała ten film, potem napisałam scenariusz i w tej opowieści tak naprawdę urzekło mnie i poruszył mnie bardzo ludzki aspekt, taki bardzo uniwersalny, myślę, dotykający każdego z nas, tak? Każdego, mówię, człowieka, który ma swoją jakąś historię, ma swój początek, ma swój moment dorastania, dojrzewania, marzenia, spełnienia, rozczarowań. I Kazimierz Dejna jest taką mityczną, absolutnie postacią, która pięknie odbija, odzwierciedla i daje taki, powiedziałabym, taką przestrzeń nieoczywistą do powiedzenia o czymś tak oczywistym jak szukanie własnego miejsca w życiu. Zanim usiadłam do napisania scenariusza, najpierw przejrzałam materiały, które jakby w takim dostępnym obiegu były. I oczywiście zaczęłam od tego, kim był Kazimierz Dejna, tak? Co to jest w ogóle za postać, co tam jest dla mnie samej, co jest w jego historii, ale też w nim samym właśnie urzekającego, co mnie może w nim poruszyć, co mnie pomoże poruszyć w jego życiu, w jego karierze i na ile to się łączy z opowieścią, która jest absolutnie wymyśloną, tak, fikcyjną historią naszego Kazimierza, bohatera filmu. Główną rolę tego młodego chłopaka, Kazia, gra odkrycie chyba dla kina, bo on występował wcześniej w seriach, aktor Marcin Korcz. Bardzo zależało mi na tym, żeby świat, który stworzymy, był wiarygodnym światem, tak? Żeby, kiedy opowiadamy historię chłopaka, który dorasta, tak? Od maleńkiego dziecka widzimy, jak wzrasta, jak ma historię. Aktor, który wniesie świeżość, wniesie jakąś tajemnicę, przyczyni się do tego, że ta historia będzie bardziej wiarygodna, tak? Że będziemy razem z tym bohaterem też ciekawi, co będziemy mieli szansę go poznawać. Bez ról, które zagrał wcześniej w jakiś sposób determinujący, prawda, odbiór naszego głównego bohatera. A jest w tej historii trochę ciebie, jakichś takich smaczków z tobą związanych? W sensie dosłownym, czyli a propos no tego, czy na przykład grałam w piłkę, tak, no to oczywiście grałam, tak, czy grałam z moimi synami, więc to jakby w tym sensie jest to absolutnie oczywiste i jakby moje, że tak powiem, obcowanie z piłką jest, prawda, zwłaszcza w meczach polskiej reprezentacji. Natomiast ja myślę, że tam jest bardzo dużo mnie, to znaczy mojej wrażliwości, tak. Tam jest dużo poczucia humoru mojego, tam jest w tej jakiejś takiej magiczności też mojej takiej potrzeby, że jeżeli opowiadam historię, to jeszcze mogę coś tam pomyślać od siebie, nawet jeżeli to jest zupełnie, powiedzmy, niemożliwe czy nierealne.
w rzeczywistości. Nie, aczkolwiek przygotowując się do pisania scenariusza, poszłam tak na mecze, żeby też poczuć, zobaczyć, jak to jest, pomimo tego, że tak jak mówię, piłka w naszym filmie jest bardzo niedosłownie potraktowana. No. Jesteś teraz na etapie postprodukcji. Kiedy widzowie będą mogli zobaczyć film? Premiera planowana jest na jesień tego roku, ale być może na festiwalach, mam nadzieję, uda się wcześniej.